I uśmiechnięty kierowca auta Straży Miejskiej rozpoczyna jako... No i gwarki, nasi tak, napis. Wspaniali chłopcy, witajcie! I uśmiech, i brawa, tak. I tambur, proszę, proszę. Timbar, tambur major Daria Salska i Marek Miś, kapelmistrz Czarnogórskiej Orkiestry Dętej i młody... Tu młody widzę, saksofonista na przodzie. Przepiękne dziewczyny, wspaniali panowie. I słuchając muzyki orkiestry, Tadeuszkiej Orkiestry Dętej, witamy pana burmistrza, gospodarza miasta, burmistrz Arkadiusz Czech. Oj, to razem... miasta! Tak, i goście. Wymienię, pozwolę sobie wymienić burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, zastępcy burmistrza pani Jolanta Tuszyńska i Bartosz Skawiński, skarbnik Mariusz Konopka. Jest też... Darku, właśnie ten skarbnik! Bądźcie z nim w dobrych relacjach! To ten historyczny skarbnik, legendarny. I bardzo proszę, nie przeklinajcie w jego obecności. Proszę państwa, chcę powitać też wszystkich parlamentarzystów na czele z senatorem Zygmuntem Frankiewiczem oraz wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka. Rada Miejska Tarnowskich Gór to przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Wolnik i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Franciszek Nowak i Mirosław Grzęda. Starostwo powiatowe. Witamy serdecznie starostę panią Krystynę Kosmale z zarządem powiatu. I goście zaprzyjaźnionych miast, między innymi z Erlangen. Wicestarosta Manfred Bachmajer, towarzyszy mu tłumaczka Karina Sternol Włodarczyk. Już za tak, miejsca. Tak, i właśnie minęli nas premonstrantensi, pytałeś o nazwę. No. Norbert z Premontre, ukosujący, tak, liturgię i pracę, to właśnie oni z Rept, przecież są wcześniejsze nawet niż nasze wspaniałe miasto, ale nie są wcześniejsze, bo to część naszego miasta. I już mamy rycerzy, i proszę. Rycerz Adam de Tarnowice z Heroldem Gierkiem. I idą pierwsi mieszkańcy. Wspaniali Tarnogórzanie sprzed wieków i dzisiaj. I piękne kostiumy, piękne suknie. Zmieniły się nasze ubrania, ale nie zmieniły się uśmiechy. Proszę zwrócić uwagę. I piękno kobiet tarnogórskich. Nakrycia nie głowy. Zmieniło piękne, się. Piękne kobiety, piękne kostiumy, piękne nakrycia głowy i nie zmieniły się jeszcze kwiaty. Tak. Słobrybka, znakomita historia pięknego początku naszego miasta. I Piotr Brochem. Jan Blacha z heroldami. Ależ byśmy chcieli o nich opowiedzieć, ale tak szybko przemykają, że wycofuję moje słowa o kolarskim wyścigu. Jednak bardzo szybko idą, bardzo szybko idą. I teraz proszę. Gwarkowie. Klucze do bram miasta w rękach najmłodszych gwarków. Czyli w dobrych rękach. Ku przyszłości. I proszę. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z prezesem Zbigniewem Pawlakiem na czele. Tak jest. Oto nasz miąższ historii naszej, treści naszych działań, wszystkich naszych aktywności, od których musimy zawsze zaczynać, sięgając po to, co było naszym skarbem, czyli nasze górnictwo, po naszych gwarków, po nasze srebro. I teraz zwróć uwagę, drogi Jacku, na choreografię. To specjalny krok gwarkowski. Kochani, to jest to towarzystwo, to jest ta grupa, której zawdzięczamy sławę Tarnowskich Gór. Proszę, pozdrowienia dla Loży Honorowej, pozdrowienia dla burmistrza Arkadiusza Czecha i z jego zaproszonych gości, z parlamentarzystami, jak mówiłem, z wojewodą, z zaprzyjaźnionych miast. Gośćmi z zaprzyjaźnionych miast. No. Z Merikur. Też są goście, już widzę, dostałem informację. Zbliża się do nas wóz zbuntowanych. A więc bywało i trudno, bywało i nie najłatwiej. Trzeba było walczyć o swoje prawa. Ślązoki to jest twardy naród, nie idzie tak z nimi za łatwo. O, proszę. No, dalej są zbuntowani. I ryczą zbuntowani. I trzeba się zliczyć z nimi. Więcej zarobków dla górników, tak słyszałem.
W ogóle praca dla górników, tak bym to powiedział. Wspaniale. A tam pierwsze prawa wypisane na tej skórze wielkiej. A tu już margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern z heroldami i dworzanami. Syn jednego z książąt założycieli. I damy, piękne na damy. Na pięknym, siwym koniu. Jeszcze ukłon w kierunku władz miasta Tarnowskie Góry. I oto nasi wspaniali mieszkańcy, 16-17 wieczni, Georg Menninger, Ulrich Pogrej, Stanisław Szymkowicz, Jakub Gruzełko, Magdalena Janiczkówna, pani Goskę, Daniel Frankonius, Szymon Pistorius, kwiat mieszczaństwa tarnogórskiego, bez którego nie byłoby niczego, co przyszło później. Pozdrawiamy serdecznie historyczne postaci, dzięki którym Tarnowskie Góry dotrwały do XXI wieku i dzisiaj są tak pięknym, tak wspaniałym miastem z tą niezwykłą historią. Tak, oficyna Ferraria, Walenty Roździński, pierwszy tekst o Przemyśle w języku polskim i poemat. Ty poczywaj. Proszę zwrócić uwagę, tak, to jest napisany wierszem tekst. No i oczywiście nasi rzemieślnicy, nasze cechy. Wrócę jeszcze do oficyny Ferrari. Jakże to jest, że kuźnik, człowiek ciężkiej pracy, uznał, że o swojej pracy napisze wiersz. To najlepiej świadczy o poetyckiej duszy Ślązaków i o poetyckiej narracji, o poetyckim charakterze pracy. Niezwykle, niezwykle. Rzemieślnicy i... I już jesteśmy dalej. Jesteśmy już przy rzemieślnikach wojska wojny 30-letniej, przy hrabiem Łazarzu i Henklu von Donensmark z rodziną. To wszystko przemyka nam przez kilkadziesiąt minut, a przecież to jest kilkaset lat naszej tradycji. Pozdrawiamy serdecznie, prosimy o uśmiech. Rzemiosło, bez niego nie ma Tarnowskich Gór. Jak długo czekały cechy tarnogórskie, żeby uwolnić się od wpływów Bytomia. Udało się i zaczęły działać w pełni energii. No i mamy wspomnianą przeze mnie wojnę 30-letnią, gdzie raz po raz przez górnośląskie miasta przechodził front. Pierwsi to piechurzy szwedzcy, tak? A tutaj piechurzy habsburscy, czy odwrotnie, to przepraszam bardzo, my się to wszystko myli. Drogi Jacku, tu jesteś ekspertem, proszę cię, pomóż mi. Tak, wszystko jest w dobrym porządku. Dzisiaj idą w jednym pochodzie, to ważne, nie przeciwko sobie, bo taka jest tradycja. Musimy zbierać wszystko, co polskie, co niemieckie, co katolickie, co ewangelickie. Tak jest. Co damskie, co męskie, co śląskie i spoza Śląska. Tym jest nasze miasto silne. Czy to jest hrabia Łazarz II Henkel von Donensmark z rodziną? Z samej osobie. Z familią. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Wozem. Wspomniałem już. Z żoną Marią Jakobinę von Bayer von Reuchstein oraz synami, jak państwo zauważyli. Tak, pomiędzy nich podzielił Bytom i Tarnowskie Góry. No i drodzy moi, oto jezuici nadciągają, ci tarnogórscy, ci piekarscy. Tak sobie teraz myślę, korzystając z tej chwili przerwy, że przez wiele lat się uczyłem w szkole, że tam któryś książę sprowadził jakiś zakon. Myślałem, że to z pobożności, a tak naprawdę w tamtych czasach zakony spełniały funkcję tych koncernów. Koncernów. Także każdy był wyspecjalizowany w innej dziedzinie. Jedni uczyli, jedni orali, a jezuici należeli do intelektualistów i ludzi głęboko duchowych. Szczęść Boże, witam. Najbardziej znani to Jerzy Pośpiech i Tomasz Witkowicz. Inicjatorzy tej słynnej pielgrzymki błagalnej do piekar w 1676 roku zorganizowanej, wtedy niestety piekary nawiedziła epidemia dziesiątkująca mieszkańców. Ale w podziękowaniu za jej ustąpienie zaczęli tarnogórzanie do piekar podróżować, wędrować, pielgrzymować ku właśnie tej duchowej wartości. Dejcie pozór, cesarzowa Eleonora Gonzaga z arcyksiężniczkami Eleonorą Habsburżanką i Marią Anną Habsburżanką oraz Krzysztofem Krakerem. Tak, zatrzymały się tu wraz z dworem w czasie podróży z Wiednia do Częstochowy, gdzie arcy
księżniczka Eleonora miała poślubić polskiego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Syna słynnego Jeremiego. Tak, ale wiesz, że on Jeremie. Podobno zmarł po zjedzeniu 200 mandarynek. No ja bym chyba po setce już chyba zszedł. No, jeden z wielkich takiego polskich... jednego, co zszedł po setce, ale... Ale nie tej. Ale kochani, jeden z wielkich polskich historyków powiedział, że Michał Korybut Wiśniowiecki mówił, znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Na szczęście smutne. Zastąpił go Jan III Sobieski. Smutne i straszne. Tak jest. Ale rzeczywiście był jednym z najbardziej wykształconych królów, ale niestety jednym z najsłabszych królów w historii Polski. To prawda. Przypomnę tylko, że... Moi drodzy, słuchaj, muszę teraz. Tak, tak. Przyjechał, powiadam, na Śląsk przez Mysłowice. Potem przez Bytom i Piekary. Tam się pomodlił. Ale 2 dni spędził w Tarnowskich Górach z małżonką Marysieńką. I dla... Król Jan III Sobieski. Królewicz Jakub. Husaria, drodzy państwo, która przerażała na polu bitwy wszystkich, którzy słuchając tego coś szumu niesamowitego skrzydeł uciekali w popłochu. Sobieskiego oczywiście dzisiaj gra pan Arkadiusz Gaweł. Pozdrawiamy serdecznie. Tradycja, piękne konie, wspaniałe kostiumy i proszę, husaria. Tak, proszę państwa, stąd pojechał do Gliwic, Repli, Opawy. Ale muszę powiedzieć państwu, że Marysieńka ma prześliczną nową suknię. Jest. Złożoną w sam raz jest na królowa Marysieńka. Panią. Drodzy państwo, muszę wam powiedzieć, że pod Wiedniem to polskich, oczywiście nie mówimy o husarii, żołnierzy, musiał Sobieski przepasywać słomą na ramieniu, bo byli tak podobni do Turków. Aha. Bo my mieliśmy tradycje wzięte z nimi od i tak. Stroje tureckie. Z uwagi na kolejne tradycje. Piękne panie w pięknych tak kostiumach. Jest, dworzanki, jak najbardziej piękne, które towarzyszą Marii i Kazimierze. I wspaniała husaria, wspaniałe Wojsko Polskie, które uratowało wtedy Europę. To jedna z 3 tak. bitew, które się odbyły. I oto delegacja witająca króla, w tym hrabia Franciszek Eusebiusz von Oppensdorf, hrabia Jerzy Bernard Wilczek, hrabia Karl Maksymilian Henkel, von Donensmarck Jan Spaczek. Za nimi kolejne. Król August II Mocny. Oj, z hrabiną, tak jest. Ten, który łamał podkowy. Podobno, ale mówię ci, to plotki raczej. To był bardzo zacny król. No niestety, obok miał Piotra Wielkiego i Karola XII. I to był jego a pech. Wiecie, skąd ma przydomek Mocny? Nie, że w Mocny w głowie. Po prostu ocalił Saksonię przy takim naporze przeciwników. I król, a tam jeszcze jechał hetman Stanisław Jan Jabłonowski. Jabłonowski nie możemy zapomnieć. Wojewoda, tak, Jan tak, Stanisław król Jabłonowski. Jan III, a teraz, królową Marią tak. Józefą Fadłużanką. Powiem państwu ciekawostkę. Król August III. Tak, August. Ja August, oczywiście, że August III, syn Augusta II. August II nie wylewał za kołnierz, ale August III był abstynentem. Ale... August II nie był tęgi, raczej trzymał diety. August III lubił sobie zjeść. Tak. Były więc różnice. No i hrabina Kozel jeszcze nam się przypomina. Aj. Uwaga, wojska pruskie, proszę bardzo. Przedstawiciele wojsk pruskich, no, na skutek rozpoczętych w 1740 roku wojen śląskich, niemal cały region przeszedł z podpanowania cesarzy austriackich z dynastii Habsburgów pod panowanie królów Prus z dynastii Hohenzollernów. I proszę bardzo, następne. Bractwo świętej Barbary i ksiądz z księdzem Andrzejem Augustynem Ziebrowskim. Bractwo świętej Barbary, tej najważniejszej z patronek z górników. Kiedy kończy działalność kopalnia, zawsze nam sprawia to smutek. To ostatnim aktem nie jest, kiedy wywieziono ostatni wózek węgla. Tylko kiedy ale wywieziono. Kiedy Barbara trafiła do kościoła, kaplicy, tak. gdzie ten wizerunek dalej mógł służyć mieszkańcom naszej ziemi. Na czele bractwa tam idzie jego założyciel, tarnogórski proboszcz, ksiądz Andrzej Augustyn Ziebrowski. Tak. Moi drodzy, kończą się czasy wczesno-nowożytne. Zaczyna się czas przemysłu. Rewolucji przemysłowej. Tak jest, potężnej. Ta przesłynna pierwsza na kontynencie maszyna parowa. Ci poza Wielką Brytanią. Oczywiście na kontynencie, dlatego nie powiedziałem w Europie, bo oni wiesz, oni zawsze mówią, my tu, a tak, kontynent tak, tam. Tak, tak, oni zawsze no, się... więc jest, będzie i Friedrich Wilhelm von Reden. I właśnie kroczy w tej chwili. Piękny, moi drodzy, dostojny. Co byśmy bez piękny tego mundur. Człowieka zrobili, bez tego ministra, bez tego wizjonera. Proszę, dumny, wyprostowany.
który zwiedził uśmiechnięty, Anglię, siła. Tak, który zobaczył wszystko, co najnowocześniejsze, a potem wprowadzał to i na Śląsku, i na tak zwanym Nowym Śląsku, czyli dzisiaj Zagłębie, w Dąbrowie Górniczej, bo przez kilka lat był ten region także w obrębie państwa pruskiego. Na samym początku też był w obrębie Śląska, bo Siewierz to jest po prostu słowiańska nazwa północy. Ależ to było północne księstwo Śląska. No to się zmieniło przez wieki, ale uwaga, uwaga. Mamy więc i Fryderyka Antona von Heinica, i Salomona Izaaka, i Augusta Boska Blaszczwolskiego, Augusta Holzenhausa, Johanna Friedricha Feddinga, Ebrahim Haupt, Rudolf von Karnal, Hugo Koch. Drodzy Państwo, to tylko niektórzy z tych, dzięki którym dzisiaj bijemy brawo i świętujemy. Nie tylko w Tarnowskich Górach, na Górnym Śląsku. I nie tylko. To były postaci, które miały wpływ na losy Europy. I te piękne panie, które zawsze inspirowały swoich mężów, swoich braci, swoich ojców, które zawsze nadawały ton śląskiej rzeczywistości. I ich dzieci, które zawsze były częścią przyszłości. Oczywiście górnicy, kopalni Fryderyk. Powstała jako państwowa kopalnia srebra i ołowiu w 1784 roku. No, proszę Państwa, to jest niesamowite, jak wiele postaci historycznych związanych w jakiś chociaż krótki, ale sposób z Tarnowskimi Górami. Zwróćcie uwagę, goście na przykład odwiedzający kopalnię Fryderyk. Stanisław Poniatowski, książę. Król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern. Tak. Książę, następca tronu Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern. Król Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern. Wysłannik sułtana Aziz Ali. Ale Johann nie tylko, słynny Johann Wolfgang Goethe, który był szpiegiem, można powiedzieć, gospodarczym w tamtych czasach. Spryciarz. I jeszcze arcybiskup Ignacy Krasicki, Józef Wybicki, Julian Ursan Niemczewicz, Aleksander von Humboldt, Robert Koch i car Aleksander I Romanów. No i oczywiście generał książę Piotr Wołkoński. I znowu wymieniamy tych wybitnych ludzi, którzy przecież nie przyjechali tu na wycieczkę tak sobie. Wiedzieli, dokąd jadą. Chcieli poznać to miejsce. No, chcieli podążać za trendami, które wyznaczyli ludzie z Tarnowskiej Góry. To jest, słuchajcie, to jest niesamowite. Mieli wpływ na rozwój Europy i tej części Europy. Tak, i zbliżamy się ku czasom napoleońskim, moi drodzy. Kilkakrotnie napadały wrogie wojska nasze miasto. Nawet groziło im mu spalenie. Chwilę. Proszę Państwa, wracając jeszcze do tych postaci wybitnych w historii, no to przecież tu byli tacy literaci, poeci, pisarze. O proszę, i koń zaznaczył swoją obecność. Tak, czy koń mnie słyszy? Przypomnę, że mamy tych gości, ser Aleksander I Romanów, generał Wołkoński, to właśnie oni, no i ten przepiękny rumak, który prowadzi naszych gości, no i oczywiście czasy wspomniane przeze mnie napoleońskie. Już zbliżają się. Książę Jan Nepomucen-Zułkowski z huzarami. No i oczywiście wspomniałem, Tarnowskie Góry znowu narażone na niebezpieczeństwo, narażone na spalenie. Jedną z potyczek stoczono nawet na rynku. Kawalerzyści bielskiego księcia Sułkowskiego wkroczyli do miasta w kwietniu 1807 roku. Epoka napoleońska. Tak, niestety urządzali tu niezbyt przyzwoite swoje uroczystości i osobliwe. Dobrze, że dziś mamy wojsko porządne. Tak jest. O proszę, idą. Z tych rabunków także nasze miasto wyszło obronną ręką, a dzisiaj ci żołnierze mogą się pokazać z jak najlepszej strony. Bo przecież nie ma takiego grzechu, którego nie można naprawić i nie ma takiej przeszłości, którą można naznaczyć słowem przepraszam, zmieniłem się. Proszę Państwa, tak, epoka napoleońska i Sułkowski, który był ulubieńcem Napoleona. No, drodzy moi, teraz, no cóż, proszę. Mieszkańcy Tarnowskich Gór z Jahanem Sedlaczkiem, rzecz jasna! Początek wieku XIX. No, proszę Państwa. No, co byśmy zrobili bez tej beczki, a zwłaszcza tego, kto na niej sobie usiadł właśnie. Słuchajcie, Janusz Nowak jest Johannem Sedlaczkiem, restauratorem, hotelarzem na dzisiejsze czasy, można powiedzieć, na beczce wina, który zatrzymuje się w tej chwili przed lożą honorową. Państwo też stoją w tym krowodzie, zatrzymamy się, bo to będzie teraz, słuchajcie, uroczysty poczęstunek, inaczej zwany degustacją. Piękne, złociste widzę naczynia. I słynny Jan Sedlaczek. Proszę.
i dumny, piękny koń, który chyba słysząc mnie troszkę się denerwuje. Może poznał, że jest gorolem. A mi się wydaje, że on by chciał dalej. I za chwilę pójdzie, ale musi zaczekać. A już teraz tutaj... pan burmistrz Arkadiusz Czech przyjmie poczęstunek i wzniesie toast razem ze swoimi gośćmi. Z piękną dzisiaj lożą honorową, z wieloma wybitnymi postaciami ważnymi dla naszego regionu. Jak parlamentarzystów jest bardzo wielu, i senatorów, i posłów. No i oczywiście zaprzyjaźniony senator Zygmunt Frankiewicz, ale jest też pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. A ja ci coś powiem. Wiesz, czemu się bardzo cieszę, że mnie tu zaproszono? Nie wiem, czy jeszcze mnie zaproszą, ale jeszcze nigdy tak pięknie nie wyglądałem tego pochodu z tego miejsca. To jest najlepsze miejsce. Stałem sobie gdzieś tam, a teraz tu. Może i ktoś z państwa kiedyś będzie miał okazję, ja się tutaj nie pchałem, proszę mi wierzyć, ale przed nami cierpliwie, w tym upale, mieszkańcy tarnogórscy XVIII-XIX wieku, a więc wspomniany Sedlaczek, ale Johann Köhler, Anton Klausa, Paulinę Klausa, Karl Winkler, ksiądz dr Karl Christian Weber, dr Aleksander Kochut, ksiądz Franz Kokot, Richard Otte, Karl Wernicke, dr Paul Wosidlo, Leo Panfoski i Lea Panfoski. I znowu jesteśmy tylko przy tej wybranej, wspaniałej, zasłużonej elicie. Ale za nimi były tysiące innych na przestrzeni wieków. Wszyscy tworzyliśmy historię tego miasta. Kochani, kochani, to byli przed chwilą szli goście, ludzie, którzy tylko to witali na chwilę, na dłuższą chwilę. Jan III Sobieski, przypomnę dla zainteresowanych, to między 20 a 22 sierpnia 1683 roku tu gościł. O proszę, a Jan Sedlaczek już odjeżdża. A wspaniali mieszczanie i przepiękne mieszczanki. A teraz ludzie, którzy tu mieszkali po prostu. Także społeczność żydowska, wszyscy ewangelicka, tworzyliśmy tak historię tego miasta. Pozdrawiamy serdecznie. Wyznawcy religii mojżeszowej, ewangelicy, katolicy, a także ci, którzy jeszcze z różnych powodów inaczej patrzyli na swoją tożsamość. Zawsze tarnogórską przede wszystkim. I śląską. Zwróćcie uwagę, jak pięknie jesteśmy ubrani, jeżeli chodzi o ten korowód. Jak cudownie uśmiechają się wszyscy jego bohaterowie. Jak historia potrafi te wszystkie cierpienia przenieść w przyszłość jako doświadczenie pełne życiodajnej siły. Są nasi kolejarze. Proszę państwa, teraz historia. Tarnowskie Góry przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu był jednym z największych węzłów kolejowych w Europie. Tak, to Europie. Prawda. Uważaj, uważaj, Blanche de Paiva. A, przepraszam, tak. Cóż by było bez tej pięknej kobiety, małżonki naszego Henkel von Donensmarka? No nie byłoby Świerklańca. Powiecie, że nie ma Pałacu Świerklańskiego. Ach, oczywiście, to... że jest. Jest proszę, jaki piękny układ. Zwróć uwagę. Proszę, no elegancka na zawsze. Na takich siwkach pięknych, wspaniałe damy. Zawsze słynęła z elegancji. I wiesz, nawet jak on pozwolił sobie budować w stylu francuskim, to w Prusach się burzono. Po co? Jak? Gdzie? Wtedy jeden z autorów tekstów na temat sztuki francuskiej współczesnej napisał: no może Francuzi mają i zły gust, ale w ogóle go mają. No, rozumiem, bardzo myśliwe. Ale prawda jest taka, że był jeden z najwspanialszych pałaców w tej tak części jest Europy. Uważaj, uważaj. Guido. Tak jest. Jesteśmy dalej, jesteśmy dalej. Tak jest, Emanuel. Tak jest, jesteśmy już przy Hektorze Lafont, Emanuele Fermecie i Charlesie Rosignol. To bez nich nie byłoby tej pięknej architektury świerklanieckiej. I nie mówmy, że go nie ma. Jest w naszej pamięci świadomy. Świadomie to mówię. Drodzy państwo, no właśnie, Guido Henkel von Donensmarck. Ależ no jestem wzruszony. Pamiętajcie, że portret książę tego wspaniałego człowieka wrócił do naszego muzeum w Tarnowskich Górach. Koniecznie, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, zobaczcie te iskry energii w oczach, tą elegancję, tą niezależność, tą wrażliwość na sztukę i to życiodajne, absolutnie pracowite, choć zarazem pełne niesamowitych tajemnic i różnych odsłon, powiedziałbym, obyczajowych życie.
Z tego co wiem, to książę Guido Henkel von Donesmark był jednym z najważniejszych przedstawicieli tego zacnego rodu, jednego z najbogatszych rodów Europy, tak. Donesmarków. Drodzy Państwo, kiedy Bismarck chciał zażądać miliarda franków w złocie od Francuzów kontrybucji, Donesmarck powiedział: zażądaj pięciu. Bismarck mówi: nie dadzą, dadzą. W trzy lata wypłacili nawet przed czasem. Część tych pieniążków służyła na to, żeby wybudować hutę Bismarck i Ferrum, a nawet dołożyć troszeczkę do pałacu Świerklaneckiego. Ale jednym z trzech najbogatszych rodów byli Hohenzollernowie. I właśnie cesarz Wilhelm II, książę następca tronu Wilhelm Hohenzollern są właśnie w tym powozie, który przed nami przyjechał. Drodzy Państwo, no i w końcu mamy czas powstań, mamy czas walki, mamy czas obrony tożsamości. A więc Dywizja Ochrony Pogranicza Gręszut Samoobrony Gąsiośląskiej Selszczuc. Mamy między sojusznicą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku z majorem Frankiem Kasselesem i generałem Henry Latorotondem. Laront był tutaj oczywiście gościem w Tarnowskich Górach. Bardzo życzliwy Polsce, a kiedy skosztował naszych specjałów, stwierdził on, Francuz, że wyborne, drodzy Państwo, że wyborne. Laurent, słynna epoka powstań śląskich, no i mamy przebudowę Europy po pierwszej wojnie światowej. Tak, z Janem Zejerem, Janem Wątkowskim, Romanem Koźlikiem. Mamy regiment szkocki, już go było słychać, ale to za moment, bo nasi powstańcy, nasi przodkowie i te fantastyczne bajtle, które potem wyrosły na wspaniałych Ślązaków dzięki swoim mamom, braciom, ojcom, dziadkom, właśnie przeszły. Drodzy Państwo, regiment szkocki, zadaniem 2 batalionu szkockiego regimentu piechoty The Black Watch, czyli Czarna Straż, było między innymi przygotowanie Tarnowskich Gór do przejęcia przez polską administrację w wyniku podziału regionu między Polskę a Niemcy w 1922 roku. I teraz posłuchajmy tej charakterystycznej muzyki granej przez szkocki regiment na dudach. Wiwat! I proszę. Wojsko w kiltach. Tak. Uroczystość odbyła się 25 czerwca 22 roku na Tarnogórskim Rynku. 27 Pułk Piechoty. Generał Stanisław Szeptycki z żołnierzami. Który w czerwcu 22 roku wkroczył od Mysłowic do Katowic, symbolicznie przejmując jakby dowodzenie nad Górnym Śląskiem przez Rzeczpospolitą Polską. No i Związek Powstańców Śląskich. Ileż oni wycierpieli. To jest nieustanny, trudny czas powstania, potem czas po powstaniach, potem kryzys gospodarczy, potem II wojna światowa, cierpienia, cierpienia, cierpienia. No dzisiaj całe szczęście narodowi im oddaje. A to moi zaprzyjaźnieni cykliści. Tak, Policja Województwa Śląskiego, Józef Cebula i funkcjonariusze oczywiście także, proszę zwrócić uwagę, zawsze w otoczeniu pięknych kobiet. Tak, tak. No, cykliści mają to do siebie, że właśnie lubią towarzystwo pięknych kobiet i to są właśnie moi zaprzyjaźnieni cykliści z Zabrze. Tak jest. No i 11 Pułk Piechoty, pułkownik Henryk Gorgoń z żołnierzami. Moi drodzy, 3 Pułk Ułanów Śląskich, pułkownik Czesław Chmielewski z żołnierzami. Oddział cały, proszę Państwa. Komenda, baczność, proszę, szabla i honory dla loży honorowej, dla burmistrza miasta Tarnowskie Góry, gospodarza tego miasta i zaproszonych gości, parlamentarzystów, wojewody i gości z zaprzyjaźnionych miast, z Rady Miejskiej i tak dalej. Proszę Państwa, 3 nowych
przedstawicieli w tym korowodzie. Historia sprzed 100 lat. W 1923 roku odwiedzili Tarnowskie Góry. A biskup August Chlont, salezjanin z pochodzenia Brzęczkowic, prymas Polski. Jest też z nami Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczpospolitej. Oraz postać wyjątkowa dla mnie osobiście, ale dla całego Śląska. Jeden z ojców niepodległości, Wojciech Korfanty. Ta. Drodzy Państwo. Odwiedzili to miasto 19 czerwca 2023 roku. Wizyta polskiego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w towarzystwie Augusta Chlonta, administratora apostolskiego w Katowicach i późniejszego biskupa, jak powiedział Darek. Tak, i prymasa. Oraz Wojciech Korfanty. Tak, słusznie powiedziałeś. Dyktator powstania, komisarz plebiscytowy, a później parlamentarzysta i ojciec niepodległości, jeden z ojców niepodległości. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. I niedługo, bardzo się dużo dyskutuje w tej chwili o procesie beatyfikacyjnym Augusta Chlonta, salezjanina, prymasa Polski. Tak, i obyszło wszystko w dobrym kierunku. I Stanisław Wojciechowski, wspaniały prezydent po trudnym czasie zabójstwie Narutowicza, który przywodzi się naszemu krajowi Rzeczpospolitej Polskiej.